W niedzielę odbyły się wybory parlamentarne. Frekwencja wyniosła 74%, co oczywiście daje powody do zadowolenia. Odwiedzając z kamerą lokale wyborcze w Ostródzie, można było zauważyć, że dla mieszkańców wybory są istotną sprawą. Z pewnością zapoznali się już Państwo z wynikami. Uważamy, że jednak warto je przedstawić. Najwięcej głosów uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, 35%, Koalicja Obywatelska otrzymała 31% głosów, Trzecia Droga 15%. Do Sejmu dostały się również Lewica oraz Konfederacja, otrzymując odpowiednio 9 i 7% głosów. Jakie ugrupowanie uzyskało najwięcej głosów w okręgu 34, w którym znalazła się i Ostróda? Spieszymy z informacją. Największym poparciem może cieszyć się Prawo i Sprawiedliwość, 35%. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, uzyskując 32% głosów. Trzecia Droga uzyskała 15% poparcia, Lewica 8%, natomiast Konfederacja 6%. Wybieraliśmy również senatorów. W naszym okręgu wygrał Gustaw Marek Brzezin, który osiągnął 49% głosów. Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na dalszej ścieżce politycznej. Pozostaje zapytać Państwa o wyniki wyborów. Są Państwo z nich zadowoleni? Jesteśmy ciekawi Waszej opinii. Zachęcamy do podzielenia się nią w komentarzu.